Dziękuję Bo Bogu za to, że daje nam kolejną możliwość łaskę. Swoją ukazuje też cierpliwość. swoje miłosierdzie. Otwórzmy księgę Ageusza. Księga Ageusza, drugi rozdział. Od trzeciego wersetu Pan mówi: Czy pozostał jeszcze wśród Was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w Waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny, Zeroba Robabelu mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłani Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z Wami, mówi Pan, zastępów. I na tym, na tym się zatrzymamy. Widzimy historię Izraela, patrzymy na to i o tym już nieraz mogliśmy mówić, słuchać, kiedy była wybudowana świątynia za Salomona, później z powodu nieposłuszeństwa na naród izraelski. Był najechany, świątynia została zburzona, wszystkie naczynia, wszystkie rzeczy w świątyni, wywiezione, utraciła ona tą chwałę, którą miała w momencie, kiedy Bóg ją napełnił. Smutne w rezultacie bardzo zobaczcie smutne słowa. Chciałbym, żebyśmy naprawdę głęboko się nad nimi zastanowili. Jak Bóg musiał ubolewać nad tym, co Izrael zrobił z miejscem w rezultacie, gdzie, miał być, gdzie miała być Boża chwała, gdzie, gdzie mieli spotykać się ze swoim Bogiem, chociaż Bóg mówił im, że jest wszędzie, że jest Bogiem żywym, że, że, że nie mieszka w jakiejś tam budowli, ale nawet w tym momencie, kiedy zaczął Salomon wołać do Boga, może, żebyśmy to jeszcze bardziej zobaczyli. Odwórzmy drugą kronik. Druga księga kronik. Może to bardziej jeszcze pokażę, jak to chwała Boża wypełniła. To miejsce Druga kronik, siódmy rozdział. A gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną i ofiary rzeźne. A chwała Pańska wypełniła świątynię. I nie mogli kapłani wejść do świątyni Pańskiej, gdyż chwała Pańska wypełniła świątynię Pańską. Wszyscy synowie izraelscy zaś, widząc ogień spadający i chwałę Pańską, nad świątynią. Przyklękli twarzą do ziemi na posadce i oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. Modli się ten Salomon, Pan przychodzi, widzimy w ogniu, sprawia ofiarę i wypełnia swoją chwałą świątynię. Świątynię całą wypełnia swoją chwałą. I później co się dzieje? Czy oni pokonali Boga, ci, którzy najechali na Izraela? Czy oni pokonali Boga, czy oni wystąpili przeciwko Bogu i oni z nim wygrali? Nie, to Izrael oddał to miejsce. To Izrael oddał przez grzech, przez swoje nieposłuszeństwo, oddał to miejsce. Bóg powiedział: Z powodu tego waszego nieposłuszeństwa, to mój ludu spada na was. Z powodu tego, że to już miejsce nie jest miejscem chwały, że tu już tam nie przychodzicie, aby mnie uwielbiać, że nie zważacie już na to, co ja. Myślę o was, nie słuchacie moich proroków, nie słuchacie tych, którzy do was tak często byli posyłani. Bóg mówi, ja to miejsce zburzę, a was, Izraelu, oddam innym. Zobaczmy, jak dzisiaj widzimy siebie w chwale, którą Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie. Jak dzisiaj widzimy miejsce chwały w naszym sercu? Miejsce uwielbienia Boga w naszym sercu? Jak widzimy miejsce świętości, czystości? I czy nie oddaliśmy tego? Czy nie sprzedaliśmy tego? Czy nie oddaliśmy za chwałę ludzką? Za coś na tej ziemi? Bóg mówił do Izraela, że to, to nie moja wina. To nie ja sprawiłem. To wy swoją, e, swoją bałwochwalczością. Swoim święceniem innych bogów, a nie mnie. Wy uczyniliście to, że ja musiałem taki wyrok wydać na to miejsce. Dzisiaj człowiek znowu wraca do tego często miejsca, gdzie oddaje to, co Boże oddaje diabłu, a później się dziwi, że pewne rzeczy spadają. Że pewne rzeczy przychodzą i mówi: Jak to, panie? To znaczy się, że ty nie zwyciężyłeś, to znaczy się, że ty, jesteś, że ty nie jesteś taki silny, że ty nie jesteś taki mocny. Bóg mówi: To spada z powodu twojego nieposłuszeństwa. Z powodu tego, że miejsce chwały oddałeś i nie święciłeś mnie, jak należało mnie święcić. Nie uwielbiłeś mnie, jak należy mnie uwielbiać. Z powodu tego to się odbywało. Dlatego Bóg da jeszcze. Miejsce trzeźwości, miejsce czujności i mówi do każdego z nas, bez względu na lata, bez względu na wiek duchowy, bez względu na Twój duchowy wzrost, bez względu na to, co osiągnąłeś, do każdego z nas Bóg mówi: Spójrz, spójrz na to miejsce, jak ono wygląda, jak ono wygląda w Twoim życiu, jakie, jakie to jest miejsce uwielbienia Boga, czy to jest rzeczywiście miejsce dbałości. Miejsce, w którym masz świadomość tego, że tam już nie, nie są bramy zamknięte, nieporośnięte to jest chwastami, mówiąc w sposób obrazowy, że tam już nie uczęszczasz wcale, ale masz inne miejsce swojej chwały, że masz inne miejsce uwielbienia. Różne to są dzisiaj miejsca. W tych moralniejszych to są miejsca e, e, religijne, w tych niemoralnych to są miejsca porządliwości. Tego ciała, gdzieś tam przyjemności światowych, ale cały czas i w tych i w tych jest to poza Bogiem, jest to poza Jego chwałą. On nie będzie, on powiedział, że swojej chwały nie odda nikomu, to jest prawdą i to się nie zmienia. On nie oddaje nikomu, on tą chwałę tak czy inaczej, jest Bogiem chwały. Ale jak to wygląda z Tobą, jak to wygląda z Twoim miastem, jak to wygląda z Twoim miejscem, z Twoim sercem, z moim sercem? Jak to wygląda? Zbadajmy i zobaczmy. Czy rzeczywiście to jest coś, co wypełnia cała chwała Boża? Ja wiem, co Pan prowadzi z chwały chwałę, jak to czytaliśmy ostatnio. I to też tak poruszało, myślę, nasze serca i pokazywało, że Bóg chce uwielbienia, że chwała musi nieustannie napełniać coraz to większa miejsce Twojego serca, mojego serca. Ale jeśli ogień, ogień żarliwości Bożej, nie, pozwoli, nie pozwolisz na to, żeby On strawił tego wszystkiego, co powinno być Bogu oddane w całkowitym uniżeniu, i pokorze, to nie będzie to to miejsce, które swobodnie będzie mogło być wypełniane przez Boga, wręcz przeciwnie. To będzie miejsce Twojej chwały, mojej chwały. To będzie cały czas nasze miejsce, nie miejsce Boga. Nasze miejsce, nasze miejsce naszego skupienia, miejsce tego, że teraz Panie Boże, jak wielu ludzi na tej ziemi mówi: Teraz Panie Boże, w końcu masz miejsce dla siebie. W końcu zrobiłem ci coś wyjątkowego. Teraz się Panie Boże, ciesz, a Bóg od samego początku mówi do Izraela: chwała moja to życie Twoje. Życie Twoje to ma być chwała moja. Życie Twoje to ma być nieoddana chwała i cześć. I na niczym innym nie będzie skupione ponad mnie. Nic innego nie będziesz miał ponad mnie, nic innego, Bóg mówi, żadnej rzeczy, żadnej osoby, żadnej sprawy, nie będziesz miał ponad to, żeby mi oddać chwałę, bo inaczej będzie najeżdżał na ciebie wróg. Twoje własne myślenie będzie powodowało w pewnym momencie, kiedy nie będzie skupione na Bogu, ono będzie twoim wrogiem i ono będzie skupiało z powrotem na. na na tych rzeczach ziemskich Twoją wagę i chwały będzie chciało im oddawać. I to jest naturalne. Nie uciekniesz przed tym. Można ty przed tym tylko uciec, oddając naprawdę chwałę Bogu. Psalm 147 z kolei. Tam czytamy: Patrzę i widzę naprawdę, i mnie to przeraża. Widzę ludzi, po prostu widzę też niebezpieczeństwo, gdzie ludzie chcą chwały dla siebie, gdzie ludzie chcą uwielbienia dla siebie. Gdzie ludzie rzeczywiście myślą o sobie, wtedy Bóg rzeczywiście mówi, a gdzie, gdzie ja jestem. Ale też są miejsca, w których Bóg rzeczywiście mówi: tam jest moja chwała i tam jest moja pokora. I chociażby nie byli zrozumiani przez innych, to jednak Bóg ich rozumie i wie: tam tak, o tam jest moja chwała. I chwała Bogu za to. Bóg doskonale wie o wszystkim. Jego wzrok przeszywa wszystko. Wzrost ludzki, wzrok sięga tylko na to, co fizyczne. Jeśli nie ma objawienia od Boga, nie sięgnie dalej. Ale kiedy ma objawienie od Boga, sięgnie dalej. Wtedy, jakże często, zobaczy, że się mylił. Ale Bóg widzi wszystko i chwała Mu za to. 145. Psalm, mówi 10. werset. I dalej: Niech dziękuję Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoje niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale królestwa twego i niech opiewają potęgę Twoją, aby oznajmić ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę królestwa twego. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje, Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Ja wiem, możemy przy tym sobie myśleć teraz, ale Bóg widzi nasze myśli. Możemy myśleć sobie przy tym teraz o różnych rzeczach ziemskich, o czymś, co odbiega od tej właśnie chwały Bożej, od tego myślenia o tym, co w Górze. Ale ci, którzy myślą teraz o swoim Bogu, ci, którzy myślą o tym, jaki ten Bóg jest, myślą o tym, żeby go poznać jeszcze więcej, doznać chwały tego zmartwychwskrzeszonego Jezusa Chrystusa, poznać go jeszcze bliżej, poznać to, można powiedzieć, tą moc, tego powstania do życia jeszcze mocniej, jeszcze więcej, ci będą mogli to poznać. Choć będzie ich niewielu, będą tworzyli naprawdę mniejszość. Nie będą kręcili się wokół siebie, ale poznają. Bo Bóg obiecuje, oni poznają. Ich umysły nie będą e, umysłami e, wielu. Nie będą umysłami wielu, ale będą umysłami, które Bóg będzie napełniał. I zadba o ten teren dla siebie. Napełniając człowieka tą myślą, tą, tą żarliwością, tą, tą walką o to, tą gorliwością też o, o to, żeby rzeczywiście to miejsce było wyłącznie dla niego. Wiecie, naprawdę to jest coś, co nawet w sumie ciężko się o tym mówi, bo, bo, bo człowiek w momencie, kiedy e, tylko może Biegnie z powrotem do swojej chwały, kiedy tylko może, z powrotem biegnie do rzeczy tych ziemskich. Z powrotem tak łatwo mu jest być w rzeczach ziemskich, tak łatwo człowiekowi być w rzeczach kafelek, kafelek tego kafelkowania, jak pisze prorok, tego obkładania, dbania o swoje, kiedy świątynia Boża jest zaniedbana. Kiedy miejsce Boże jest zaniedbane. Dlatego Bóg powiedział, spójrzcie na to, czy już nawet w oczach waszych to nie wygląda jak nic. Tego będę się trzymał przez to, co Bóg pozwoli teraz mówić. Żeby rzeczywiście każdy z nas badał serce swoje. I spytał się, czy to Panu Bogu rzeczywiście wystarczy? Czy to rzeczywiście to jest coś, co Panu Bogu w pełni się podoba? Czy to jest coś, co, w czym Pan Bóg ma podobanie. Zobaczcie, że nieraz Pan Bóg działa w taki sposób. I przypomina o tym, i mówi: Zobacz, spójrz na swoje lata, spójrz na to, jak to wszystko biegnie, spójrz, spójrz na to i zobacz, że niebawem to wszystko już następne pokolenie będzie odchodziło, niebawem to wszystko się będzie zmieniało, Jeśli nie przyjdzie Pan, odejdzie z tej ziemi, i nic się nie będzie liczyło poza tym, jaka była chwała Boża w Tobie i przez Ciebie. Wśród tych, których przebywałeś, jak Bóg się mógł okazywać, mamy strasznego wroga. Największym twoim wrogiem jeste, jesteś ty sam, ja jestem sam. To jest największy nasz wróg, ten wróg, którego diabeł chce używać, a Bóg powiedział: On będzie służył mi, On będzie służył mi, On będzie mi oddany, On będzie zwiastował chwałę mojej obecności. Nie da rady powiedzieć, Bóg jest, e, przebywa w chwale we mnie, ale niestety na zewnątrz tego nie widać. Nie da rady, również nie da rady śpiewać o chwale Bożej i, i, i wmusić w siebie przeżywanie tego, kiedy tego rzeczywiście nie ma w sercu. Nie da rady. Można śpiewać najpiękniejsze pieśni o chwale Bożej, a ich nie przeżywać, nie mieć głębokiego przeżycia. Dlaczego? Bo się nie obcuje z tą chwałą, z chwałą Bożą trzeba obcować, z chwałą Bożą trzeba żyć. W nią się wchodzi, nią się żyje, nią się przebywa. I Bóg o tym przypomina, nieustannie swojemu ludowi. To nie jest miejsce tam, gdzie sobie odwejdziesz wtedy, kiedy rzeczywiście już nie masz innych zajęć. Wstąpisz sobie do tego miejsca kiedy już inne, yy, inne rzeczy ci się wyczerpały. To jest miejsce nieustannego rozwoju, przebywania Bożej Chwały. Dlatego Bóg powiedział Izraelowi: Teraz posyłam syna. I kto będzie w synu, będzie miał żywot wieczny. Kto będzie miał tego syna, nieustannie będzie miał żywot wieczny. I my to wiemy, ale będzie straszna bitwa się o to toczy. I będzie nieustannie jeszcze mocniejsza. Jak to mówili ci, którzy, którzy już nie żyją na tej ziemi, a którzy widzieli i znali Pana. I którzy oglądali, bo, bo, można powiedzieć, jego działanie, piękną jego chwałę. I którzy przepowiadali to, że te czasy będą jeszcze. Czy trudniejsze i rzeczywiście to się dokonuje. Gdzie ktoś by powiedział: My przecież tak samo wyglądamy, wszystko to jest tak samo jak było wcześniej. Ale ty, wiedząc dobrze o tym, co mówi Słowo Boże, nie dajesz się już oszukać i nie dajesz sobie podejść przez wroga tymi słowami, że przecież wszystko się dokonuje od zawsze i tak samo cały czas jest, ale masz świadomość tego, że coraz trudniejszy czas jest. Jeśli nie będziesz jeszcze bardziej skupiony na tym, co Chrystusowe, nie odnasz siebie tego wszystkiego, rzeczywiście tego wszystkiego, całego swojego życia, to ulegniesz zwiedzeniu. Ulegniesz, chociażby nie no, wiadomo, co człowiek zrobił, ulegnie zwiedzeniu. Jeśli nie będzie chodził w Bożej Chwale, nie zachowa go Bóg. Ulegnie zwiedzeniu, które nadchodzi. I bez względu na to, co by wiedział, bez względu na to, co by sobie o sobie myślał, jeśli nie będzie chodził w Bożej Chwale, ulegnie temu zwiedzeniu, które nadchodzi na tą Ziemię. Tylko ci, którzy chodzą w Bożej Obecności, tylko ci, którzy naprawdę chodzą w Bożej Chwale, ci przejdą przez to doświadczenie. Dlatego Dawid pisał, i otwórzmy też ten 51 Psalm. On wiedział o tym, on wiedział, to był prorok Boży. On doskonale wiedział o tym, dlatego tutaj czytamy. W 51 Salmie, 20 Werset. Zechciej własce swojej dobrze czynić Syjonowi. Odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawo ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. My widzimy jeszcze człowieka, który żyje pod zakonem, ale też widzimy ducha w nim Chrystusowego, który mówi o odbudowie. Mówi o tym, żeby odbudować. On nie mówi przed Bogiem: Panie Boże, ze mną jest w porządku. Panie Boże, już się cieszę, jestem zbawiony, już jest wszystko w porządku. Ale on woła oczyść, Boże, odbuduj. Mówi: I Boże, składam Ci ofiarę. I nawet to wtedy, kiedy to mówi, ma świadomość, Bóg bada jego serce. Każdy człowiek ma swoją twardość jeden większą, drugi mniejszą. Tylko ten, który jest już zanurzony w Jezusie Chrystusie, ten jest naprawdę miękki, prawdziwie zanurzony, w pełni zanurzony w Jezusie Chrystusie. Dlatego do tego biegniemy. To jest ta chwała, która. I nie, nie, nie o to chodzi, żeby sobie tam coś wmawiać, czy też się oszukiwać, ale to, to jest coś, do czego biegniemy, uczymy się. Nieustannie. Z każdą chwilą uczymy się tego jeszcze bardziej. Otwarcia na to zmiękczenie Jezusa Chrystusa. Nie obchodzi naszego Pana, z jakiego domu się wywodziłeś, i co możesz powiedzieć, że, że taki już jesteś, bo z takiego domu pochodzisz. On to, to nie obchodzi, on ma moc zmienić wszystko. On mówi: Ja zmieniam wszystko. Jeśli to mi się tylko podda, to mam moc to zmienić, mam moc to uczynić. Jeśli człowiek mi się podda, to żadnej twardości nie ma, której Jezus nie mógłby zmiękczyć, który nie mógłby złamać swoją miłością. Dalej czytamy też w tym salmie, samym, wybaw mnie od winy za krwi przelanie Boże. 16 werset. Boże, zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Dawid mówi, wybaw mnie od winy za krwi przelanie. My wiemy, co uczynił Dawid. Wiem, jak zgrzeszył. I on mówi, Boże, zbawienia mego. Język mój będzie z radością wysławiał. Zobaczcie, czy nieraz nie jest tak. Naszymi językami ranimy innych. I później tak myślimy sobie, że łatwo będzie przejść do, no, do, do uwielbienia Pana w pięknych pieśniach. Pan dał, nie jedna osoba już mówiła, że Pan dał piękne pieśni. Pieśni chwały, pieśni uwielbienia. I ktoś myśli sobie, tak, to jest takie płynne. Tu tak, tu za chwilę już znowu... Przeskoczę, no bo przecież jestem na zgromadzeniu, to teraz żyję zgromadzeniem. Otóż Bóg jest wiernym Bogiem. Bóg jest Bogiem, który nie przeskakuje razem z Tobą. Teraz w domku, a teraz jestem innym Bogiem na zgromadzeniu. Bóg doskonale widzi, co się działo przed zgromadzeniem. Bóg doskonale widzi, co się działo w ciągu tygodnia. I nie pozwoli Ci na to, jeśli nie będzie pokuty, jeśli nie będzie odwrócenia, nie pozwoli Ci na to, żebyś mógł swobodnie go uwielbiać, żebyś wszedł w Jego chwałę z Jego ludem. Nie pozwoli na to, bo taki jest Bóg. Bóg. Dlatego mówi przez swojego syna wyraźnie: zanim złożysz ofiarę, pierwej pojednaj się z bratem swoim, a później przyjdź i złóż tą ofiarę, bo ja jestem Bogiem, który widzę wszystko. Jeśli jest jakaś nieczystość, to nie dam ci z tą nieczystością wejść do świątyni, mówiąc obrazowo. Nie wejdziesz, a jeśli będziesz się tam wpychał, to nie będziesz mógł tam być razem z tymi, którzy wiebią mnie w czysty i święty sposób. Ale ja cię będę widział jako nieczystego, który będzie potrzebował oczyszczenia. I nie dam ci tego Ducha Świętego, który napełnia radością. Ducha Świętego nie bierze się przy jakimś tylko wyznaniu. Duch Święty przebywa w czystym człowieku, w czystym naczyniu, które chce czystej Bożej chwały. I on pochodzi od Boga, i Bóg daje go tym, którym sam sprawdził, sam zobaczył, że to naczynie jest gotowe. Rzeczywiście skruszone, uniżone, ono jest gotowe do napełnienia Duchem Świętym i co też właśnie idzie, owocem Ducha Świętego, radością. Izajasza, 60 rozdział. Prorok mówi, zwiastując o tym, co ma nadejść. Powstań, 60 rozdział od pierwszego wersetu. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo to ciemność okrywa Ziemię i mrok narody. Lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Podnieś oczy i spójrz wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. I na tym się zatrzymajmy, zobaczmy. On mówi tutaj powstań zajaśnij. On jakby można powiedzieć, przywołuje to, żeby z powrotem to się stało, żeby chociaż ta ciemność zaległa całą ziemię, lecz nad Tobą zajaśnieje Pan. Jak to się dzieje? W jaki sposób można z powrotem zajaśnieć w chwale Bożej, otóż właśnie w taki, przychodząc w pełnej pokucie, Pełnym yy, uniżeniu, wyznając Bogu wszel wszelki występek, to co Bóg pokazuje, wyznając to Bogu i rzeczywiście Bóg wtedy wprowadzi. I wiecie, co jest największym zagrożeniem w tym momencie, kiedy to się zacznie dziać? Zagrożeniem jest to, że diabeł będzie ci pokazywał kogoś innego najczęściej. Najczęściej będzie tak, że w tym momencie wskaże ci kogoś, kto coś innego ci zrobił, że kogoś to coś złego przeciwko tobie zrobił. I wtedy ten duch pokuty, ten duch uniżenia, ten duch oczyszczania, wtedy będzie coraz trudniej mógł działać. Może być, że do zgaśnięcia. Kiedy rzeczywiście skupi swoją uwagę na tym, co ktoś Tobie zrobił, a nie pozwoli, żeby Duch Święty spenetrował Twoje wnętrze i powiedział Tobie, co Ty zrobiłeś Bogu. Co Bóg myśli o Tobie, czego potrzebujesz Ty, czego potrzebuję ja, w oczyszczeniu, stanięciu stanięcie przed samym Bogiem. Bardzo często diabł się to udaje. Bardzo często jest tak, że, że w tym momencie ściąga i Duch Święty gaśnie, praca pod Ducha Świętego przygasa. I w tym momencie człowiek odchodzi i mówi: Załatwiłem sprawę. A Bóg mówi: Nie, ja nie załatwiłem sprawy z tobą. To ty wydajesz, się, że załatwiłeś sprawę ze mną. A tymczasem ja jestem cały czas w tym miejscu, w tym miejscu, w którym musisz oczyścić się, żeby naprawdę doznać chwały mojej. Bo ja jestem Bogiem. Świętym, czystym i w czysty sposób obcuję. I Bóg wie, to nie, to, to nie znaczy, że zrobiłeś coś dziesięć razy. Bóg mówi wyraźnie: Ja jestem Bogiem, i o tym będziemy może mówili innym razem, jak Bóg pozwoli. Ale Bóg mówi: ja Jestem Bogiem miłosierdzia. Nad tym okazuje miłosierdzie, który przychodzi w pokucie do mnie. I, i, I prosi mnie o przebaczenie, na tym okaże miłosierdzie. Ale jestem przeciwko temu, który myśli o sobie w sposób wyniosły, dumny, który my, wysoko myśli o sobie a nie, i nie pozwala się pouczyć. O tym Bóg mówi. O tym, dlatego nie, nawet nie będę w pewnym momencie, Bóg mówi, chciał spojrzeć, jak powiedział do Izraela. Z powodu wyniosłości Twojej, Izraelu, z powodu tego, że mówiłem do Was, a Wy nie słuchaliście, odwracaliście się ode mnie, Będę wywierał na was karę i nawet oko nie brugi, nawet nie spojrzę już na to, kiedy będziecie cierpieli w niewoli. Taki jest Bóg, ale on nie chce tego. Nie chce tego w tym momencie, kiedy ci mówi. On chce cię uratować. Ale jeśli nie, mówi, jeśli nie, jeśli nie będzie pogody, jeśli nie będzie przebaczenia, wiecie naprawdę. Miękki w Chrystusie. Miękki człowiek w Chrystusie będzie mógł wiele oglądać ze swojego Pana. Twardy umrze w swojej twardości. Nie będzie oglądał chwały pańskiej, którą mógłby oglądać w momencie, kiedy będzie miał serce miękkie wobec Chrystusa i wobec jego Kościoła. Wtedy rzeczywiście Chrystus będzie mógł się uwielbiać i rzeczywiście będzie mógł przebywać w swojej chwale. Diabeł te wszystkie rzeczy używa, te zewnętrzne rzeczy używa, żeby stwa o, jeszcze bardziej zatwardzić serce, żeby jeszcze bardziej pokazać Ci, że to On swojej twardości rządzi twardymi zasadami na tej ziemi, a Bóg pokazuje temu, kto jest uniżony, ja okażę swoją chwałę. Temu, kto rzeczywiście będzie, będzie przede mną z mięsistym sercem, temu ja okażę swoją chwałę. Temu ja dam serce mięsiste, mówi ale zobaczcie, co się dzieje z nami ta chwała odchodzi w momencie, kiedy z powrotem robi się kamień nieraz jest tak zobaczcie, ktoś mógłby powiedzieć no ja, ja kocham Cię, drogi bracie ja kocham Cię, droga siostro a Pan mówi, ale ale czy wychodzisz w tym ale czy rzeczywiście to widać Jakub mówi, możesz mówić wiele słów ale rzeczywiście Pan zachęca do tego żeby te słowa były realne w życiu i najczęściej to będzie rzeczywiście w tym momencie, kiedy trzeba będzie się o coś zatroszyć, będzie, kiedy będzie rzeczywiście w tym momencie, kiedy najbardziej ci nie będzie pasowało. Nie wtedy, kiedy będzie ci pasować i teraz masz czas wolny, więc teraz sobie pomyślisz o innych. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście nieraz nie masz tego czasu wolnego, i w tym momencie sprawdza się i twoja miłość. Dzieci nie pytają się rodziców, czy mają czas wolny. Czy teraz masz czas wolny dla mnie, żeby mi to czy tamto zrobić? One po prostu tego wymagają. I wtedy też jeszcze określa się ta miłość rodzica do dziecka. Ta miłość tego wyjścia rodzica do dziecka, kiedy nie ma czasu często, ale wychodzi po to, żeby pomóc, żeby coś wykonać. I wtedy też to dziecko może oglądać rzeczywiście tego, który do niego wychodzi. Jana 17 rozdział. Potężna modlitwa mistrza. 17 rozdział, 22 werset, tutaj czytamy: A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja dam im chwałę, przyszedł syn Boży w chwale, którą otrzymał, można powiedzieć, a słowo ciałem się stało. I otrzymał tą chwałę od ojca. I przyszedł w tej chwale. I widzimy, jak ta chwała została uznana na ziemi. Ale on mówi: Ja przyszedłem w tej chwale i ja dam im tą chwałę. Chwałę obecności Twojej przy tych, którzy umiłowali mnie. Którzy umiłowali mnie, którzy byli, zostali, stają się posłuszni. Zostali moimi sługami i stają się posłuszni mojemu słowu. Tym ja okazałem tą chwałę, tym ja ją dałem. Doznaje się tej chwały w tym momencie, kiedy wchodzi się w doświadczenia z Jezusem Chrystusem. Dozna tej chwały ten, kto rzeczywiście był z nim w modlitwie, w ogrodzie, można powiedzieć, tym decymanym w tym bólu, można powiedzieć nieraz, który przeżywał rzeczywiście to. Często niezrozumienie, często jakieś niejasności, który rzeczywiście wołał do Pana i nie rozumiał jakiejś sytuacji, ale trwał w Panu, aż Pan je wytłumaczy, aż rzeczywiście zobaczy to, Pan ujrzy i wejrzy i pocieszy i posili. I wtedy rzeczywiście masz wrażenie, Panie, wtedy rzeczywiście Twoja chwała jest ponad wszystko inne na tej ziemi. Często ludzie oczekują tego, żeby Bóg był dokładką. Chwałą dla tych, którzy po prostu będą y, do Boga przychodzili, i to będzie taka dokładka, taka dodatkowa budowla w ich całym miasteczku. Taka po prostu przyłączona. A Bóg mówi teraz: Jeśli ja na, napełniam swoją chwałę, to napełniam wszystko i jestem najważniejszy. Albo nie jestem najważniejszy. I nie będę na dokładkę. Nie będę na coś, co ma być gdzieś tam przy Twoim całym projekcie życiowym. Albo stanę się ja. Całkowitym Twoim projektem, albo stanę się ja całkowitym Twoim planem życiowym, wszystkim, albo nie będę na dokładkę, Bóg mówi. Bo tak moja chwała nie przybywa z człowiekiem. Naprawdę diabeł oszukuje, i dzisiaj wielu ludzi zaprowadził w to miejsce, gdzie ludzie mają Boga na dokładkę, i próbuje każdego z nas to miejsce, gdzie Bóg jest na dokładkę, gdzie nawet pewne rzeczy ludzie robią, naprawdę robią nieraz rzeczy dla Boga takie wspaniałe. Ale cały czas ten Bóg jest na dokładkę. Nie ma rozmowy przy tym, relacji przy tym. Nie ma rzeczywiście przebywania w chwale Bożej, kiedy nawet to jest wykonywana ta praca. Ale są też ci, którzy nie wykonują żadnej pracy i myślą sobie: Po prostu Panie Boże, ty przebywa i patrz na mnie. To jest, to jest złe, bo kiedy żyje się z Panem, to przebywa się rzeczywiście w tym majestacie Bożym. I w tym. I można powiedzieć, jest takie uwielbienie Boga, naprawdę w tym majestacie. Ja myślę, że właśnie yy, wiele tego mi brakuje. Myślę, że wiele tego brakuje że wiele tego brakuje, żeby rzeczywiście wejść całkowicie, bez względu na to, czy tą ludziom się będzie podobało, czy nie, opisze Paweł. Ja będę przebywał w chwale Jezusa Chrystusa. Ja będę tą chwałę zwiastował, dopóki będę żył. Czy będzie to komuś się podobało, czy nie? Czy będzie to się do kogoś układało, czy nie? Ja będę przebywał w tej chwale, to jest święta determinacja. To jest święta przynależność do Chrystusa. I wtedy rzeczywiście nieraz może być tak, że tak jak pisał właśnie Finnej, że może być tak, wchodzisz w tą chwałę. I wtedy, jeśli rzeczywiście ktoś chce ci ją przygasnąć, albo rzeczywiście chodzisz w tej chwale, to wielu już ci nie zrozumie. Wielu pomyśli o sobie, że zwario, o tobie, że zwariowałeś, albo jesteś przedłuchowiony, ale kiedy wchodzisz w chwałę obecności Bożej, kiedy rzeczywiście przebywasz z Nim, to rzeczywiście On tobą kształtuje. Wtedy nie, nie wchodzisz nie wiadomo w co, ale On z tobą kształtuje, wszystko jest na podstawie słowa Bożego, ale to jest chwała obecności Bożej, a nie ludzkiej. Ludzie chcieliby sterować wszystkim. Ostatecznie trzymać stery w swoich rękach od wszystkiego. Ale Paweł mówi, kiedy Bóg mnie prowadzi, to Bóg mnie prowadzi. Kiedy mam iść do Macedonii, to Bóg mi posyła kogoś, kto rzeczywiście w czasie snu mi mówi, skieruje, czy, te, czy, czy w inny sposób Bóg też posyła tego Pawła i używał Ducha Świętego do tego, żeby tego Pawła posilać. Ile dzisiaj Ducha Świętego potrzebujemy w kierowaniu? Czy jeszcze go potrzebujemy? Czy jeszcze potrzebujemy tej chwały, która będzie nas kierowała? Czy raczej już wszystko wiemy, a Duch Święty niech popatrzy na nas, co my robimy? I może niech się jeszcze uczy. Nie, potrzebujemy działania Ducha Świętego. Rzeczywiście tego działania, które będzie nas wprowadzało, nas w Bożą głębokość, głębokość Jego chwały, który bada głębokości Bożej i objawia je człowiekowi. Drugi Koryntian, trzeci rozdział. To jest właśnie to, myślę, że właśnie tego gdzieś Bóg prowadzi, to też chcę, żebyśmy poznali Go w Jego chwale. Żebyśmy Go znali w Jego chwale coraz bardziej i bardziej. I mogli powiedzieć, jaka to jest chwała, w czym ona się pokazuje, jaka ona jest, w czym ona przebywa. I mogli powiedzieć, tak, doznaję tej chwały. I o tym właśnie mówił Paweł, wzroście tej chwały. Trzeci rozdział, dziesiąty werset ale to, co niegdyś, to, co było w środę, Al, albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Wiecie, ja to, właśnie to mnie rozradowało. W środę naprawdę mnie to rozradowało przed Panem. I możemy naprawdę mówić o wielu rzeczach, ale to mnie rozradowało przed Panem, że ta chwała przewyższyła wszystko. I teraz albo chodzę w chwale Chrystusa, albo cały czas myślę o czymś innym, tylko... Nie o tym, żeby On był na pierwszym miejscu zawsze, żeby On był wywyższony, żeby to wszystko, nawet ta chwała, którą miał wcześniej ten zakon, gdzie Bóg powiedział: który naród, pokażcie mi Izraelu, który naród ma takie prawo, jak wy macie, który naród ma takiego Boga, jak wy macie, pokażcie mi drugi taki naród. Nie było takiego narodu na ziemi, bo oni mieli to wszystko od Boga Wszechmogącego, doskonałego. A tutaj Bóg mówi, że to jest chwała w Chrystusie, która wszystko przewyższa, wszystko inne przewyższa. I to jest Chrystus uwielbiony w nas. Albo zasmucony. I to jest Chrystus, który rzeczywiście może nas wprowadzać tą chwałę. Albo też stoi za drzwiami i nie może tego czynić. I jest blokowany i rzeczywiście gdzieś w którymś momencie mówimy: Panie, czyń to z nami. A Pan mówi: jak, kiedy stoi na zewnątrz. No przecież tak było, było dobrze. Przecież tak pamiętasz te czasy, Panie Jezu. Pan Jezus mówi, pamiętam, ale teraz co się dzieje? Ale teraz co się dzieje? 113 psalm. Od pierwszego wersetu. Alleluja. Chwalcie słudzy pana, chwalcie imię Pańskie. Niechaj imię Pańskie będzie błogosławione odtąd aż na wieki. Od wschodu słońca aż do zachodu, niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony ponad wszystkie narody. Chwała jego sięga nad niebiosa. Któż jest jak pan, Bóg wasz? Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię, podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Aleluja. Taki jest Bóg. Ale to może Bóg być, być Bóg, który, yy, o którym wiemy i tylko pozostaje człowiek na wiedzy, albo Bóg, którego doznaje, doznajesz swoim życiem. Kiedy doznajesz swoim życiem, potrafisz wiele rzeczy odłożyć. Poszedł tego, kiedy nawet yy, yy, inne rzeczy jakieś musisz dokonać, być dziećmi, czy gdzieś doko robić codzienne obowiązki, to możesz to robić razem, przebywając w tej chwale z Bogiem, razem ze swoim Bogiem. Możesz chodzić Mu po mieszkaniu, oddawać Mu chwałę, możesz modlić się do Niego, możesz znosić Mu ręce, jeśli masz wolne. Może znosić. Mu jego, możesz mu znosić ku niemu swoje serce. Jego słowo nieustannie może przebywać. Możesz chodzić w tym, albo będziesz chodził w swoim życiu i w swoim udręczeniu. I później rzeczywiście nie da rady podnieść. No nie da rady podnieść. Jeśli to jest przy ziemi. Nie da rady, bo sam człowiek to blokuje. A Bóg nie będzie miarzył tych drzwi. Rozwalał ich. Tylko każe je otworzyć. I wtedy rzeczywiście naprawdę można to robić w chwale Bożej. Można przebywać w tej chwale, wychodzić z domu w tej chwale i wiele rzeczy już na koniec, kiedy przebywasz w tej chwale, nie będziesz miał doświadczenia z tymi rzeczami. Bo kiedy myślisz o tym, co w górze, te rzeczy na zewnątrz, chociażby ci nie wiadomo, co wystawili, już nie pociągają cię, bo Twoją chwałą jest przebywać blisko Boga. Ty myślisz o tym, czy rzeczywiście Bóg w tym ma upodobanie, we mnie ma upodobanie, czy w tym co dzisiaj robię, Bóg ma upodobanie, czy rzeczywiście jestem radosny i nie wmuszasz tego, jeszcze na koniec powiem, nie wmuszasz tego w siebie i nie mówisz dzisiaj, wstajesz i mówisz muszę, 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 muszę i sobie to wypisujesz, przypominasz co pięć minut, ale wołasz do swojego pana, mówisz, panie. Pragnę przebywać w Twojej chwale. Napełnij mnie swoją chwałą. Daj mi, żeby te wszystkie rzeczy ziemskie były rzeczami, które muszę wykonać machinalnie, bo rzeczywiście muszę to wykonać, ale chcę być wszędzie z Tobą. Tylko z Tobą. I rzeczywiście później przychodzisz i możesz powiedzieć: że Jestem z Bogiem cały czas. I nie, nie teraz muszę się nastrajać, żeby być z tym Bogiem wyjątkowo. Nie muszę stroić się i teraz, bo Panie Boże, inni na mnie patrzą. Ale wchodzi człowiek z tym radością bycia przed Bogiem. I można mieć różne doświadczenia w swoim domu. Można mieć różnych ludzi, różne doświadczenia, różne przeżycia. Ale kiedy człowiek chodzi z tym dniem, zasypia tym wieczorem, budzi się z tym rano, chodzi z tym nieustannie. To Bóg mówi ja Cię napełnię. I niektóre rzeczy już naprawdę będą gdzieś z boku. Bo. Będzie człowiek myślał o tym, co w górze. I Bóg chce nas w tym. Wierzy, że chce, każdego z nas. Głębiej i głębiej. To nie wiara mówi, nie możesz tego zdobyć. To nie wiara ci mówi, nie zdobędziesz tego. Nie będzie, nie zdobędziesz tego, nie da rady tego zdobyć. To wszystko jest tak absorbujące, że nie da rady wejść, być w takim stanie na tej ziemi. A wiara mówi, uwierz, a stanie ci się. Uwierz Chrystusowi, a On to uczyni. A on naprawdę to uczyni. On ma moc, on tego pragnie dużo bardziej od ciebie. On pragnie tego. Pragnie tego szczęścia Twojego w chwale swojej, bo z tego wywodzi się szczęście człowieka wierzącego. Szczęście przebywania z Jezusem Chrystusem, kiedy się przebywa w Jego chwale, to jest dopiero wtedy szczęście. Inne szczęście ludzie cały czas zaspokajają w swój sposób, bo próbują poza chwałą Chrystusa. Znaleźć szczęście. I wtedy znajdują to szczęście w budynkach, w kościołach, ale to jest poza Chrystusem. To nie jest to szczęście, o którym mówi Bóg. Ale w chwale Bożej jest szczęście. Szczęście dla tych, którzy są w niej. W niej przebywają. Amen.